a robienie sobie, szanowni państwo, jaja, albo przyzwalanie na robienie sobie jaja, co na jedno wychodzi w tym momencie, z pogrzebu, czyjegoś ojca, czyjejś matki, uwłaczanie pamięci zmarłych albo podrożonych smutku rodzinie, oto prowadzi prawdziwa moralność, tylko odpowiedzcie sobie państwo we własnych sumieniach, czy prawdziwie chrześcijańska. I nie sposób też na zakończenie odnieść się do tej wypowiedzi pana przewodniczącego, który zabrania mi poniekąd, wyrażając zdziwienie, że uczestniczę w obrzegu ojca w kościele przy mnie, że w pierwszej ławce, no jak to komentować, szanowni państwo? To chyba świadczy o wypowiadającym te słowa, no ale to gdzie miałem siedzieć? W ostatniej ławce. Tak informuję na zasadzie z pana przewodniczącego, że nie była pierwsza, trzecia. No ale, szanowni państwo, nie pan będzie decydował o tym, gdzie kto ma siadać w ławce w kościele. No to jest grzech pychy. Pierwszy z grzechów siedmiu głównych. Nie panie państwo będą decydować, kto dano Boże ma gdzie w jakiej ławce siadać. Tak więc już naprawdę kończąc ostatnim zdaniem. Mam apel i prośbę, jeżeli się tak zdarzy, że umrę pierwszy, to zabraniam przychodzić państwu na mój pogrzeb. A jeśli to będziecie wy, to ja na pewno nie przyjmę na was. Posiedzę sobie na jakiejś innej ławce. Może w parku. Dziękuję. Dziękuję. Może się odniosę do tego, żeby jednak trochę wytłumaczyć dla radnego Wawrzyńskiego. To był po prostu wybory. Zdarzenie nie powinno mieć miejsca. To był bezczelny podsłuch. Nie wiem, dlaczego to Bechtla zrobiła. Mazury. Pana ojca szanowałem, znałem wiele lat. Jeżeli wypadłem za takie słowa, nie wiem, czy to było w części może i zmanipulowane. W tym momencie człowiek się z nami wiele lat, może mi się lubić, czy nie lubić, ale wiele lat się znamy, cenię ciebie za niektóre pewne rzeczy i z tego miejsca cię bardzo przepraszam. Dziękuję. Panie Czarny, ja nie uważam, że to trzeba na forum publicznej, ja mam panem Bolbarem osobiście na temat. Proszę. Pan Radny Czarny, ja też delikatna sprawa, chciałbym się z tobą spotkać. Po prostu to jest za delikatna sprawa, żeby to publicznie tutaj mówić. Chciałbym tak tobie bezpośrednio przekazać, jak do tego podchodzimy, jak traktuję te swoje obowiązki wobec ludzi zmarłych. Dziękuję. Robię do nich proszę o głos, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, mój temat może poczekać do następnej sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze oddać głos? Pan Krajewski. Szanowni państwo, nie lekarze będzie mówić w tej sprawie, ale jestem autorem tego wniosku o odwołanie pana Henryka Hocha. Ja mam po prostu publiczne pytania do klubu Rady i Prawicy, czyli klubu złożonego z Prawa i Sprawiedliwości, niezależnych od studia, do klubu Rady Platformy Obywatelskiej i do klubu Rady przede wszystkim, do klubu Rady Dobra Wspólnego. Dlaczego mój wniosek jest oparty? Czy państwo nie uważają, że człowieka, który zniesławia innych ludzi, co jest potwierdzone dwoma prawomocnymi wyrokami sądów, i człowieka, który w sposób się zachowuje, nie należy odwołać. I czy to jest naprawdę państwa reprezentant jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej? Bo to państwo powinni taki wniosek złożyć, bo to państwo tego pana wybrali. Ja tego pana nie wybierałem, ten pan nie jest moim wiceprzewodniczącym. Pozwolę sobie przejść do innych spraw, choćby pan mniejszego kalibru, ale według mnie równie ważnych. Pan wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważne zarządzenia burmistrza 130 przez 2015, czyli odwołanie pani dyrektor gimnazjum nr 1 w Ostródzie było niezgodne z prawem. Pan burmistrz doskonale sobie zdał sprawę, że to jest zarządzenie niezgodne z prawem. I pan burmistrz na jednej sesji jeszcze bezczelnie mówił, że nic się nie stanie, tylko my zapłacimy 3-miesięczne wynagrodzenie pani dyrektor. Ja mam propozycję, żeby pan się zachował tak honorowo jak Radny Małżeński i w
wartość na odszkodowanie dla pani dyrektor na rzecz przyszłego miasta. Dlatego, że pan sobie doskonale zdawał sprawę, że pan zarządzenie jest bezprawne, że pan działa bezprawnie, to pan to nie dzieje, że pan jest funkcjonariuszem publicznym, który ma działać zgodnie z prawem, w granicach prawa, że ludzie pana wybrali na burmistrza, dając panu określone kompetencje, które mają być w określonych ramach prawa organizowanych. Tyle i tylko tyle. A nie więcej, że pan sobie decyduje, co jest zgodne z interesem społecznym, a co nie jest zgodne z interesem społecznym, pan sobie odwołuje kogoś niezgodnie z prawem. Trzeba to w głowie nie mieć. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek zasadą praworządności. Żadne. Demokratyczne państwo prawa nie istnieje. Dla pana jak i dla pana ludzi w Warszawie też. Telewizji. Mówi pan tak ciągle powtarza, że ktoś tam podłączył energię, że ktoś tam coś zrobił niezgodnie z prawem. Ale dlaczego pan się na tym skupia? Czy to jest pan rolą? Pan jest śledczym w sprawie Telewizji? Nie. Pan niezgodnie z prawem sprzedał działkę. Pan sprzedał działkę w trybie bezprzetargowym, jak tryb przetargowy, NSA wydało określony wyrok, na tym kończymy. To jest pana rola. Pan nie zadziałał zgodnie z prawem. I po co pan ciągle obraża przedsiębiorcę? Czemu pan ciągle wchodzi w kompetencje innych organów? Pan po prostu nie rozumie, kim jest burmistrz. Pan tego nie rozumie. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił. 25 tysięcy złotych na film historyczny, jak się ma do rezygnacji z umowy telewizją Mazury, która kosztuje 20 tysięcy, ten film kosztuje 25 tysięcy, jak to się ma do argumentu oszczędności? A może ma się tak, że pan film jest pan Kazimierz Pożka, który jakby pan wie, ale robi zlecenie do tego. Skończę. Czy pan powinien sobie z państwa jeszcze wstrzymać głos? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 19. sesję Rady Miejskiej. Przypominam o wyświetleniach majątkowych.